No i dzisiaj znowu będziemy tutaj pichcić, znowu będę piekła. Dzisiaj znowu robię ciasto z rabarbarem, ale inne. Dzisiaj będzie na proszku do pieczenia, nie drożdżowe. To mi zawsze tak się wydaje, że to mnie ciągnie. No, w każdym razie teraz Wam pokażę, jak to będę robiła. Będzie troszeczkę inne. O, tutaj rosło, widzicie, ale on sobie tutaj może pyrkać. I tak. Troszkę przybliżymy jednak. Może nie. To chyba będziecie widzieli. Do tego jest potrzebne 8 łyżek mąki pszennej i 8 ziemniaczane. Ja sobie tutaj do tego dam tą łopatkę, ale jak tu jest na łyżki, nie wiem ile ta łopatka ma łyżek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zamykamy. I tu od razu dam 8 łyżek ziemniaczanej. Zobaczymy, jak nam to prze... Wiecie, co zrobi, nie? Przesieje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Mąkę ziemniaczaną tu jeszcze tu zostawię, bo potem jeszcze mi będzie potrzebna do następnych wypieków. A teraz spróbujemy to sobie tutaj. Nie spróbujemy, tylko musimy to zrobić. Ojej, co się dzieje? On jakoś tak dziwnie chodzi. Przesiejemy sobie tą mąkę. Jak widzicie, mąki dużo nie trzeba, nie? Ta mąka ziemniaczana to się zbryli i nie chce się. Wiecie, jak to jest. Dobra, mamy to. Tu mamy mąkę i oczywiście mi się od razu nasypało. Jest tak, mąka, do tego dajemy łyżeczkę proszku do pieczenia. A ja sobie widelczyk wyciągnęłam. Ile coś małego wzięłam, nie? Jest. No. Łyżeczkę proszku do pieczenia sobie do tego damy. A tutaj mam 200 gram cukru i do tego mają być dwa wanilinowe serki, nie serki, tylko cukry. Ja tu mam jeden taki duży, 43 gram, a tamte mają chyba, normalnie to mają chyba 20, nie? Zaraz zobaczę, żebym też nie przesadziła znowu, ile mają normalne. Ile ma normalne cukier? Taki mniejszy. 16 to było 32. Wiecie co, to dam te dwa małe, a ten duży zostawię, bo to by było trochę za dużo tego cukru. A ten cukier mi się jeszcze przyda do czegoś. Taka duża. Tak. O. Dobra. No i to te dwa cukry wanilinowe. Wsypujemy do tego cukru. I do tego mamy kostkę masła rozpuszczoną i letnie. Tak. Czyli reasumując. Mamy tutaj tak. 8 łyżek mąki ziemniaczanej, 8 łyżek mąki pszennej, łyżeczka proszku do pieczenia, 200 gram cukru i dwie torebki wanilinowego cukru, 4 jajka i kostka masła rozpuszczona, już ostudzona. I teraz sobie będziemy jajka z cukrem ucierać przez chwilę.
Znowu, jak ja to nie lubię, będzie mi się lało wszystko. Ściągnę to, bo to mi przeszkadza. Jedno jajko. Drugie jajko. No, trzecie jajko. I czwarte jajko. To pójdzie na działkę. Na kompost. Tak, i do tego dodajemy cukier. I chwilę to się będzie mieszało. A za chwilę damy mąki i masło. Tu się już fajnie ubiło, znaczy się zrobiło się taki biały krem. I do tego zaraz to pójdzie to. A ja sobie w międzyczasie, co ona dzisiaj taka jest krzykliwa? A ja sobie w międzyczasie obrałam rabarbar. Dzisiaj mam kilogram rabarbaru. Mam nadzieję, że to będzie tak w sam raz. Także wsypujemy mąkę. I za chwilę to masło. I ciasto mamy zrobione. Zaraz sobie włączę piekarnik, bo zapomniałam piekarnik podłączyć. No, już mam tutaj formę i papier, tylko że ten papier jest nie z formy. I nie chce mnie słuchać. Wylewamy sobie ciasto na formę. Na formę, do formy. Troszkę to sobie tutaj rozplanuję. Będzie niskie to ciasto. Gdybym to dała do tej drugiej foremki, tej mniejszej, no to by było większe. Ale ja już dawno nie robiłam tego ciasta i nie pamiętałam. Ale właściwie to ja zawsze w tej formie nie robiłam, także niech już jest tak. Tutaj jak widzicie, już mam ten rabarbar. Teraz sobie po prostu tutaj nawrzucam, żeby było ciasno. To ciasto będzie bardziej mokre, bo ono jest bardziej mokre niż te drożdżowe. Drożdżowe potem się takie suche na drugi dzień już wydaje. Chyba że będę musiała sobie zmienić przepis, bo pamiętam, że później robiłam inne przepisy i to ciasto drożdżowe było takie bardziej wilgotne. Tym bardziej, że tyle tego rabarbaru, no to powinno być bardziej wilgotne, nie? No. I na to chyba posypkę dam.
Zaraz sobie zrobię tą posypkę. Tak. Będzie takie pełne. To z kolei może być bardziej mokre niż co ostatnio robiłam. Tak. I teraz sobie przygotuję produkty na posypkę. No i robimy, tutaj sobie robię tę posypkę. 100 g mąki, 4 łyżki masła i 2 łyżki cukru i szczypta tej proszku do pieczenia. Zaraz się to zrobi takie ciasteczko się z tego. No i tak mamy zrobione ciasto. Tak to wygląda i teraz pójdzie do piekarnika. Zaraz Wam powiem na ile do tego piekarnika pójdzie. Jak znajdę ten przepis z powrotem. O, jest. Na całą godzinę. No, długo będzie siedziało w piekarniku, ale w tym czasie zrobię tamte ciasteczka, które chcę zrobić. Tak. No i nastawiłam na godzinę. Czekajcie, bo tutaj jest. O, tak. Nie lubię, jak mi tą lampę widać. Nastawiłam na godzinę piekarnik. Będzie się to teraz piekło. A ja sobie tutaj ogarnę i będę robiła te ciasteczka. Trochę mi to dzisiaj zejdzie, bo zapomniałam, że to ciasto się aż całą godzinę musi robić. No, ale przygotuję te ciasteczka, dam na blachę. I jak tamto ciasto wyjdzie, albo po prostu nad to ciasto dam, zobaczymy, bo to te amaretto i te kokosanki dużo krócej wymagają czasu pieczenia, nie? Także teraz sobie tutaj sprzątnę, wyciągnę składniki na tamte ciasteczka, no i działamy dalej. No i ciasto wyszło, a nie widać tego rabarbaru. Jestem ciekawa, czy to nie wyszło całkiem na dół, ale jest jeszcze bardzo gorące. Może być tak, że rabarbar będzie całkiem na dole. Jest jeszcze gorące, więc nie chcę go wyciągać. Niech sobie stygnie spokojnie do jutra. Ma czas. A tutaj mam, u góry są amaretto, a wyglądają jak kokosanki, nie? A tam są kokosanki, troszkę się ściemniały, ale nie są przypalone. W każdym razie są ciasteczka, teraz są gorące, stygną i na razie ich nie będę ruszać. No, ale ciasteczka są. Tak. A tu Wam prezentuję jeszcze ciasto z rabarbarem na proszku do pieczenia, normalne takie ciasto, nie drożdżowe, tylko takie ucierane. I tutaj ono jest bardziej wilgotne. Widać, jak to ciasto, o, widać, nie? Jest delikatne, mięciusie. Już nie jest posypywane cukrem pudrą, bo tu jest posypka, to ona się jakoś tak rozpłynęła, ale no to już nie trzeba jeszcze do tego cukru sypać, nie? No. Ciasto to rabarbarowe. Tak wygląda już po obcinaniu, po cięciu też gadam, po obcinaniu. No, a tutaj mamy na blaszy.
tak wygląda to ciasto. Jest i tak jak myślałam, ten rabarbar poszedł troszkę na dół i ono całe takie jest wilgotne, ale w tym cieście właśnie mi te owoce zawsze schodziły bardziej na dół. To może byłoby lepiej je obracać do góry nogami, nie? No, w każdym razie tak to wygląda. Jeszcze nie próbowałam, ale znam to ciasto, bo zawsze je robiłam. Jeszcze dzieci były małe, to robiłam, także przeważnie robiłam to z jabłkami, a teraz mamy z rabarbarem. No, także polecam te ciasta. I te, i te.